Cześć! Dzisiaj będzie modowo i kolorowo. Dokładnie tak, jak widzisz w opisie tego filmu. Nie bez powodu witam się dzisiaj z Tobą przy mojej szafie. Pomyślałam sobie, że to jest w sumie dobry pomysł na film, bo bardzo często dostaję takie pytania. Jak łączę ze sobą pewne kolory? Czasem są to kombinacje oczywiste, a czasem mniej oczywiste, ale ja przecież uwielbiam kolory i w mojej szafie jest ich pełno. Różne kolory, różne zestawienia. Dodam więcej. Kolory uzupełniają naszą stylizację. Kolory dodają nam energii albo też nas wyciszają. Jeśli postawicie na dany kolor w danym dniu, to na przykład możecie pokazać, jakie macie dzisiaj samopoczucie, albo też dodać sobie właśnie tego lepszego, pozytywnego samopoczucia, lub też nie, podkreślić Wasz charakter i też podkreślić Wasz styl. Dziś porozmawiamy sobie o kolorze niebieskim i wszystkich jego odcieniach. Jest to kolor, który ostatnio bardzo często spotykam w różnych sklepach odzieżowych, w sieciówkach i nie tylko. I też oczywiście pojawiły się różne jego odcienie, odcienie niebieskiego. To jest bardzo wdzięczny kolor, że tak powiem, ponieważ pasuje on tak naprawdę każdemu, zarówno brunetce, jak i blondynce. Ale oczywiście trzeba wiedzieć, jak go zestawiać, na jaki kolor, jaki odcień stawiać, z czym go łączyć, z czym go kombinować. Ja nie wyznaję żadnych zasad, ale Ty równie dobrze możesz się pewnych zasad trzymać. No i dzisiaj też podpowiem Ci, co i jak, być może coś się u Ciebie sprawdzi i coś też u siebie wykorzystasz. Zacznijmy od jasnego niebieskiego, od błękitu, od niebieskiego wpadającego w lekką szarość. To jest taki kolor, który i odcień niebieskiego, który moim zdaniem, no właśnie, będzie pasował zarówno blondynce, jak i brunetce. Ale sprawdzi się też praktycznie w każdym sezonie. To jest odcień, który bardzo ładnie łączy się z różnymi kolorami, na przykład z bielą, ze śmietanką, z odcieniem kremowym. Bardzo ładnie wygląda w różnych połączeniach z beżem, z kolorami ziemi, z brązem, a nawet z karmelem. Oczywiście błękit bardzo fajnie łączy się z szarością, ale też cudownie wygląda z granatem. Błękit i właśnie taki jasno-niebieski kolor jest to odcień, który można by powiedzieć jest takim klasykiem, ale też bardzo ładnie będzie podkreślał klasyczne stylizacje. Czyli na przykład, jeżeli połączycie błękit z szarością albo błękit z granatem, będzie on bardzo ładnie wyglądał w takich stylizacjach na przykład do biura. Jeśli zakładacie garnitur w odcieniu granatowym i do tego dołożycie koszulę błękitną, jasną, niebieską, gładką lub też w prążki, będzie to wyglądało naprawdę bardzo elegancko i klasycznie. Ale na przykład w okresie letnim koszula taka błękitna, koszula niebieska, koszula w niebieskie paski, prążki super będzie wyglądała w połączeniu z białymi, prostymi spodniami i do tego jakiś mokasyn lub też sandałki. Bardzo eleganckie, ładne połączenie. Albo też możecie połączyć je na przykład z cygarytkami granatowymi lub w odcieniu beżu, śmietanki lub delikatnego odcienia karmelowego. No i właśnie ta niebieska koszula to jest moim zdaniem takie must have, które powinno się pojawić w Twojej szafie. To jest jeden taki element, który warto mieć, ponieważ tę niebieską koszulę możemy komponować naprawdę na wiele różnych sposobów. Zakładać ją do klasycznych spodni albo nosić na przykład z jeansami. Wyobraź sobie teraz lato, jest ciepły, przyjemny dzień, a Ty masz na sobie właśnie taką luźną koszulę niebieską, błękitną lub też w prążki, do tego jasne dżinsy i sneakersy. Duża, fajna torba i możesz lecieć na zakupy, na obiad, lunch z przyjaciółką, na różne spotkania. To jest naprawdę fajne, klasyczne połączenie. No i tak jak wspomniałam wcześniej, błękit to jest bardzo dobre rozwiązanie dla brunetek i blondynek. To jest bardzo wdzięczny kolor, ale mamy też inne odcienie, które bardzo fajnie sprawdzą się w różnych stylizacjach. Wspomniałam Ci o granacie. Granat to też jest bardzo ładny, klasyczny odcień niebieskiego.
Granat bardzo fajnie sprawdzi się u blondynek. Warto postawić na przykład na granatowe marynarki, granatowe spodnie lub pełne komplety i garnitury. I jeśli jesteś już w moim wieku, albo starsza, albo zbliżasz się do mojego wieku, to zrezygnuj z koloru czarnego, który może cię postarzać, właśnie na kolor granatowy. Granatowy przepięknie wygląda również w połączeniu z czerwienią lub też w połączeniu z karmelem. I ja bym powiedziała, że to jest takie dosyć drogie połączenie. Będzie wyglądało luksusowo, jeśli oczywiście postawisz na odpowiedni fason, odpowiedni model danego ubrania i też fajny materiał. No i można by było powiedzieć, że jest jeszcze jeden odcień niebieskiego, który ja osobiście uwielbiam w stylizacjach i bardzo często on pojawia się też właśnie, czy to na moim kanale, czy w moich mediach społecznościowych i jest to odcień chabrowy, odcień kobaltowy, przepiękny, moim zdaniem idealnie pasujący dla brunetek. Odcień kobaltowy, odcień chabrowy to jest taki kolor, który będzie wspaniale wyglądał w różnych połączeniach kolorystycznych. Czy to w bieli, w śmietance, w kolorze ekry, w kolorze takim delikatnym beżowym. Czy to w połączeniu z błękitem albo z granatem, ale również w zestawieniu z czernią, czy na przykład w zestawieniu z czerwienią. To jest naprawdę bardzo ciekawy odcień i też fajnie można go ze sobą zestawiać. Ale pamiętaj również, że bardzo ładnie wyglądają ze sobą połączenia monochromatyczne, czyli jeżeli do stylizacji wprowadzisz tylko i wyłącznie jeden odcień, jeden kolor. Załóżmy, że stawiasz na kolor właśnie ten kobaltowy, chabrowy. Całą stylizację robisz w takim odcieniu, a tylko zmieniasz faktury materiałów. To może naprawdę fajnie wyglądać. To samo tyczy się również błękitu. Myślę, że bardzo popularne, bo już zwróciłam nawet na to uwagę, w najbliższym sezonie będą m.in. błękitne garnitury. Takie błękitne garnitury sprawdzą się na różne okazje, ale oczywiście w szafie warto mieć też na przykład granatowy garnitur, bo on też sprawdzi się przez cały rok i można go fajnie ze sobą komponować. Więc jeśli myślisz nad wprowadzeniem tego koloru do swojej szafy, to zastanów się, czy lepiej postawić na taki, który będzie pasował przez cały rok, czyli na przykład właśnie na granat, czy lepiej zestawić tutaj, pomyśleć o wprowadzeniu błękitu, który cudownie sprawdzi się wiosną i latem. A na zakończenie dzisiejszego filmu zapraszam Cię na kilka stylizacji, moich stylizacji, które właśnie wykonałam w połączeniu z różnymi odcieniami koloru niebieskiego. Może coś tam Cię zainspiruje, ale zobaczysz przynajmniej, jak ja łączę te kolory, jakie wykorzystuję i jakie odcienie niebieskiego znajdują się w mojej szafie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film Ci się spodobał. Mam nadzieję, że masz ochotę na inne tego typu filmy. Jeśli tak, to daj koniecznie znać, o jakich kolorach i jakich odcieniach powinnam tutaj opowiadać. Jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście napisz w komentarzu, czy w Twojej szafie znajduje się jakiś kolor niebieski, jakiś jego odcień, jakaś kompozycja i na co stawiasz. Czy wprowadzisz w najbliższym sezonie właśnie ten kolor do swojej szafy?